że kiedy Mojżesz stawał przed Bogiem, zdejmował zasłonę, czyli stawał w pracy. Nie muszę tłumaczyć, co oznaczają maski. Często nakładane różne maski. Ale przed Bogiem można tylko stać z otwartym obliczem. Prawdzie. W Ewangelii Świętego Jana Jezus mówi się: uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Istotą Słowa Bożego jest prawda. Dlatego często ta prawda nas bardzo boli, obnaża. Dlatego przed Bogiem trzeba być prawdziwym. Często mamy trudności na modlitwie, bo stajemy przed Bogiem w maskach. I dlatego nie możemy się spotkać z Nim twarzą w twarz. Bo musisz być prawdziwym. A prawda jest o nas jedna, że jesteśmy grzesznikami. Tylko my się boimy stanąć przed Bogiem w prawdzie o grzechu, bo myślimy, że Bóg się nami brzydzi. Że Bóg nas odrzuci. Myślimy, że tylko może się wpatrywać jakiś pięknoduch, czysty, bez skazy. Ale dobra nowina w chrześcijaństwie jest w tym, że Bóg się nie brzydzi grzesznikom. Bóg umie oddzielić grzech od osoby. Że Bóg ma właśnie tą cudowną właściwość, że nie utożsamia grzechu z grzesznikiem. Pamiętacie ten fragment, kiedy przyprowadzają tą kobietę cudzołożną przed Jezusa i natura człowieka domaga się jednego. Ukamienować. Czyli zabić grzech człowieku wraz z człowiekiem. I tego chcieli Żydzi. Ale widzimy inną postawę Jezusa, że Jezus mówi do tej kobiety: nikt Cię nie potępia i ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz. To jest tak właśnie cudowna właściwość, że Bóg oddziela grzech od osoby. Szanuje tą jawną grzesznicę, ale potępia grzech. Ja Cię nie potępiam, ale nic się nie grzesz. Nie mówi: słuchaj, nic się nie stało, nie ma problemu. Ja jestem tak miłosierny, że nie. Idź i nie grzesz. My nie umiemy tego czynić. I zazwyczaj patrzymy na osobę przez pryzmat jej grzechu. I podobnie czynimy to względem siebie. Że nie mamy dla siebie miłosierdzia. I patrzymy na siebie ciągle przez grzech. Myślimy, że podobnie patrzy na nas Bóg. I boimy się patrzeć w jego źrenicę, myśląc, że jesteśmy niegodni. A Bóg patrzy na nas jak na ukochane swoje dzieci. I to jest piękne. Dlatego trzeba zdejmować tą zasłonę. W jakimś stopniu wskazuje też na niedostępność samego Boga i Jego ukrycie, które jest ukrytym skarbem. Dlatego też ową zasłonę chcemy pojmować jako symbol mistyczny, odnoszący się przede wszystkim do tych wszystkich przeżyć, którymi uczestnikami byli są ekspatryjczy. Z jednej bowiem strony Bóg ujawnia się światu przez słowo i dzieła, z drugiej pozostaje niepojęty i niedostępny. Bez Jego objawienia nawet nasz świat zewnętrzny byłby dla nas tajemnicą budzącą lęk. Z drugiej zaś strony ten, który wszystko wyjaśnia z tym Słowem, sam pozostaje niewyjaśniony, ukryty, a ci, którzy z Nim obcują, nabierają cech upodobniających ich do Niego. Że święci są dla nas niezrozumiali. I oni często ukrywają swoją świętość. I wiemy, że Mojżesz, kiedy wracał z góry, zasłaniał swoją twarz, ukrywał. Ukrywał tajemnicę Boga. I patron dnia dzisiejszego, Józef, który jest jednym z największych świętych po Maryi, ukrywał tę tajemnicę. Chociaż był tak blisko Słowa, dotykał to Słowo, rozmawiał z tym Słowem, a jednocześnie żadnego słowa nie wypowiedział. I to jest przedziwny paradoks.
Mojżesz jest tak prześwietlony, że aż ukrywa swą jasność. Jasność i ukrycie, mrok i światłość, wyjaśnienie i zaciemnienie. Sprzeczności towarzyszą Boga. Że są i przed tymi, którzy patrzą w Jego oblicze, ukrywa je właśnie wtedy, gdy je odsłania. Znajdują więc skarb i w tym momencie staje się ukryty przed nimi samymi. Bo dopóki żyjemy na tej planecie, nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy Boga. Chociaż czytamy Jego Słowo, to i tak do końca nie jesteśmy w stanie je wyjaśnić. Królestwo Niebieskie, jak czytaliśmy to w Ewangelii, to perła i skarb jedyny, ukryty pod powierzchnią wszystkich rzeczy tego świata. Świat ukryty w tym świecie, świat ducha ukryty w świecie ciała. Perła na dnie oceanu. I co ciekawe w tej przypowieści, a jeśli mamy dobrą pamięć, to wiemy, że ta Ewangelia była w niedzielę. W niedzielę była, tak? No właśnie. I Kościół jeszcze raz daje ją nam do rozważenia. Bo jest ona tak bogata w treści, że nigdy tego nie wyczerpiemy. I chcemy dziś na nowo się w nią zanurzyć i odkryć to, co jeszcze jest nieodkryte. Ale to, co mnie uderza w tej właśnie Ewangelii, że odnośnie tego skarbu i tej perły, to jest napisane, że ten człowiek, kupiec, żeby nabyć tą rolę, ten skarb, tą perłę, oni musieli dokonać jednego kroku. Że jeden i drugi sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Czy tą perłę. Sprzedał wszystko, co miał. Ale co ciekawe, że jednemu i drugiemu wystarczyło do nabycia sprzedanie wszystkiego tego, co posiadał. To jest bardzo ważny szczegół, że nie musiał brać kredytu, pożyczki, na przykład franka szwajcarskich. Nie? Są problemy. Że wystarczyło, że tą gotówkę, którą nabyli z tych wartości, które mieli, wystarczyło do nabycia tego skarbu. O czym to mówi? O tym, że wielu z nas ma takie wyobrażenie, że ten skarb, którym jest Królestwo Niebieskie, którym jest Jezus, którym jest świętość, niebo, że wydaje nam się, że to nasze bogactwo, które nosimy w sobie, że to nam nie wystarczy do nabycia. Nie? Bo ty może tak często myślisz, że to jest luksus dla wybranych, ale nie dla ciebie. Że ty nie masz w sobie tylu właśnie wartości, zdolności, że twoja modlitwa nie jest właśnie wartościowa, że może święci potrafili tak się pięknie modlić i zachwycić Boga, że mogli osiągnąć niebo, ale ty ze swoimi wadami, słabościami, ze swoim ubóstwem nie jesteś w stanie zasłużyć na niebo i zachwycić Pana Boga. Że to, co masz, jest za mało wartościowe. A ta przypowieść dzisiaj nam pokazuje, że nie. Że oni sprzedali wszystko, co mieli i byli w stanie kupić. Tak samo ty. Masz wystarczającą wartość w sobie, tylko musisz ją ofiarować, żeby nabyć niebo. Że to nie przekracza, że nie musisz dać kredytu, zadłużać się, żeby to nabyć. Bo tak wielu z nas myśli, nie? Że nie mam w sobie tyle wartości. Nie masz. Tylko to jest coś za coś. Jeśli chcesz być człowiekiem duchowym, no to musisz sprzedać wszystko to, co cię ograbia z tego bogactwa, właśnie wszystko, co zmysłowe, co cielesne, co porządliwe, nie? Potem jest napisane, że nie sprzedali większą część, czy czwartą, tylko że oni sprzedali wszystko. Wszystko. I tu jest cała trudność, nie? Bo pamiętacie tą scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy Ananiasz i Safira, nie? Przerażająca scena. Oddali wszystko apostołom, ale co? Część sobie. I jaka była tego konsekwencja? Ich śmierć.
bo chcieli się zabezpieczyć. Nie? I ty też boisz się wszystkiego oddać Panu Bogu, bo co? Bo myślisz, że Pan Bóg się nie zatroszczy o ciebie. Nie? On zapomniał to. Nie dowierza się w opłatności. Dlatego nie sprzedajemy wszystkiego. Coś sobie zostawiamy. Bo brakuje nam zawierzenia. I dlatego, jeśli nie sprzedamy tego wszystkiego, jeśli nie wejdziemy w te głębokie nawrócenie, to co? Czujemy w sobie rozdarcie. Czujemy w sobie niepokój. Czujemy w sobie właśnie to, że nie mamy tej radości wewnętrznej. Królestwo niebieskie to jest nawrócenie. I dopóki nie nawrócimy się całym sercem do Boga, cierpimy bardzo, ponieważ jesteśmy rozerwani. I wszyscy dobrze znamy to przykazanie. Szema Izraelu. Słuchaj Izraelu. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem. Całą swoją duszą. Z wszystkich swoich sił. Nie? Bóg wymaga totalności. Miłość jest zazdrosna. Ona chce wyłączność. I dlatego też, jeśli nie dokonamy tego w swoim życiu, to czujemy rozdarcie, czujemy niespełnienie się. I dlatego przeżywamy cierpienie. Tak. Królestwo niebieskie jest na dnie moich zranień, głębiej niż ból rozdarcia, jaki rozszczepia mojego ducha między lękiem przed ludźmi, a bojaźnią Boga. Między pokusą, a pokutą. Między miłością do Jezusa, a miłością do idoli tego świata. Między zawsze niewygodną prawdą, a zawsze wygodnym kłamstwem. Zadowoleniem ludzi, a bycie miłym Bogu. Między obmowami, a modlitwami. Między podporządkowaniem swojego życia przyjemnością, a przyjemnością oddania swojego życia Bogu. Ciągle czujemy rozdarcie. Co nas bardziej pociągnie? Ciało czy duch? Świat czy niebo? Miłość do Jezusa czy miłość do drugiego człowieka? Cierpienie istnienia jest dotąd groczącą raną, dopóki nie wiemy, co wybrać i szarpiemy się. Gdy wybieramy, rana goi się, a my jesteśmy albo na jej dnie, wewnątrz, w głębi, albo na zewnątrz, na powierzchni, poza sobą samym. Kupiec, zakupiwszy skarb, zakopał go z powrotem w roli. Jak trumnę, wewnątrz ziemi, w głębi. Skarbem jest umieranie dla tego świata, by urodzić się dla Boga. Jeśli chcesz przeżyć szczęśliwą śmierć, to wyprzeć tą śmierć. I już umieraj. Wtedy przejście dla ciebie nie będzie bolesne. Jeśli ty już umrzesz dla tego świata, to wtedy to tylko będzie zaśnięcie, przejście. Ale jak chcesz czerpać garściami jak najwięcej z tego życia, to znaczy śmierć będzie dramatem. Często lekarze mówią, są zdziwieni, nie? Że właśnie kapłani, osoby konsekrowane, które głoszą priorytet Królestwa Niebieskiego, nie? A jak tracą do szpitala, tam ich kroją, nie? Najbardziej boją się właśnie umierania i śmierci. Paradoks. Osoby, które niby umarły dla tego świata, a jak przychodzi cierpienie, przychodzi i śmierć zagląda w oczy, to tak pragną życia. Nie? To co jest? To jak to jest na mnie, nie? To naprawdę Królestwo Niebieskie jest ważniejsze niż to życie. I zobacz, jak reaguje. Przychodzi cierpienie, zagląda ci śmierć, a ty chcą się cieszyć. Panie, dzięki Ci, że już mogę opuścić tą marność tego świata. Nie, to my tak się zawsze trzymamy. Jeszcze pożyć, jeszcze 5 lat, jeszcze 10. Tak. Ale spróbujmy spojrzeć na tę przypowieść z drugiej strony. Bo dotąd patrzyliśmy jako ten skarb, to bogactwo, jako właśnie Pan Bóg, jako Królestwo Niebieskie. Ale musimy też patrzeć, że my jesteśmy skarbem dla Pana Boga. Że On traktuje nas jako tą perłę.
W tej przypowieści jest powiedziane już na samym początku, że Królestwo Boże jest podobne do skarbu ukrytego w roli. Czasem kochający mąż do żony mówi: mój skarbie. Nie? I oznacza to, że jest dla niego najdroższe. Właśnie. Jezus jest kupcem, który nas odkopał z ziemskich pożądań, jak kupiec, który wykopał skarb. My jesteśmy skarbem dla Jezusa. On jest kupcem, bo nas odkupił z ziemi, z brudu, błota, dołu, grobu. Bo umarłego też się zakopuje w ziemi, jak ten skarb. Żaden mąż, patrząc na otwartą trumnę, po ekshumacji zwłok, po wielu latach, po śmierci żony, nie powie już: to mój skarb. A Jezus po wielu latach trwania w grzechach miał odwagę nie tylko na nas tak widzieć, ale i takimi dla siebie nas uczynić skarbami. Bo jak sobie dzisiaj medytowaliśmy, życie grzechu jest śmiercią. Nosisz sobie trupa. I zobacz, że Bóg dalej ma w tobie upodobanie, skoro już grzech ciebie rozkłada i nawet czuć smród. To dalej dla Niego jesteś skarbem. I tak kocha nas Bóg. Zwróć uwagę, że powiedziano, że to była rola, a nie ugór. To ważne. Rola to ziemia uprawiana. Ugór to ziemia bezpłodna, zostawiona sama sobie. Jezus nie zostawił nas na marginesie. On nas uprawia, zmienia, użyźnia swoją krwią. I czasem cierpienia pług rozroluje cię. Ale zobacz, co robi pług, że pług, kiedy zanurza się ten lemierz w ziemi, to co on robi? Wywraca to, co było na spodzie, na zewnątrz. I to też dokonuje Bóg w nas, że wydobywa z wnętrza naszego serca wszystkie nasze nieprawości. I to się dokonuje na każdej spowiedzi. Po co? Żeby wydobyć z siebie prawdę. A Bóg uświęca tylko w prawdzie. Dlatego świętość jest to wydobywanie tej ukrytej prawdy na zewnątrz. Ale tej prawdy bardzo się boimy. A prawda jest o nas jedna, że jesteśmy grzesznikami. A dobra nowina jest ta, że Bóg kocha grzesznika. To więc dlaczego boisz się takiej prawdy? I świętość właśnie będzie przez całe życie polega na tym, żeby wydobywać tą ukrytą prawdę. A tą ukrytą prawdą o tobie jest grzech. I dlatego święci uważamy się za największych grzeszników. I to była prawda. Chociaż byli święci. A najgorszą prawdą jest to, kiedy człowiek ukrywa grzech. Najtrudniej mi się spowiada właśnie ludzi, którzy nie mają odwagi przynosić grzech. Najtrudniejsze spowiedzi to takie właśnie takich dwulatków, trzylatków, takich, co przychodzą na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, nie? Mówi, nie ma problemu. Przysiędzę, no takie grzechy powszednie, nie? Rzadko się modlę, od czasu do czasu chodzę do kościoła, ale teraz jest Wielkanoc. Więcej grzechów nie pamiętam. Mój człowiek jest bezradny. Nie? Jak takiemu człowiekowi pomóc, jak on nie ma poczucia grzechu? On nie ma problemu. Chociaż człowiek mu udziela rozgrzeszenia, ale co widzi, że to jest ziemia, to jest ugór, nie? To jest nieodprawiane. A najpiękniejsze spowiedzi to będą z Jasnej Góry, jak jest zawsze zjazd co roku anonimowych alkoholików. Słuchajcie, to jest przepiękne. Ci ludzie nie mają nic do ukrycia. Jak już sypnie, to jeszcze się pyta, że tak. Ogólnie czy szczegółowo, nie? Mów pan ogólnie, nie? Nie ma nic do tego. Jeszcze raz do bólu. Słuchajcie, to radość. Jak ja człowiek przeżywam radość jako spowiednik, to jak się Bóg cieszy. Dla mnie jako spowiednika, kapłana, to jest największa radość, jak ktoś, powiedzmy, się spowiada z tego życia i wydobywa najgorszy smog, jakąś gnojówką mnie obleje, nie? A ja czuję radość, mistyczny zapach, nie? Bo czuję co? Czuję skruchę, nie? I patrzę na tego człowieka jak na anioła. Chociaż życie jego było demoniczne. I skoro ja człowiek potrafi coś takiego czuwać, to ileż bardziej Pan Bóg patrzy na ciebie z miłości. Ale kiedy wydobywasz, to jest kurwa. Tylko jest problem w tym, że ty nie wierzysz, że Bóg cię kocha takim, jakim jesteś.
I siada na tym bazuje. I co? I zobacz, że największy skrót właśnie tu przeżywa w przyspowiedzi, nie? Bo nie wierzysz, że Bóg cię kocha. I demon myśli, że Boga zgorszysz, nie? Albo myślisz naiwnie, co ten ksiądz pomyśli? Ten ksiądz nic nie pomyśli, to jest taki sam grzesznikiem jak ty. Jego nie zdziwisz. Bo z tej samej gliny jest ulepiony. On nie spadł z księżyca. Jest takim samym biedaczkiem. Na drodze nawrócenia. Powołując na wszystkich wszechmogących, nikogo nie znalazł godnego chwały, ale wszystkich przeznaczonych przez usprawiedliwienie wydobył z hańby grzechu i podniósł do wysokości więcej niż królewskiej, bo do chluby nieba. Jestem ziemią, ciałem, prochem, rolą przeoraną cierpieniem, gruntownie, ziemią zranioną, okaleczoną pługiem nieszczęść. Ale po co to wszystko? Żeby wydobyć tą całą prawdę. Żeby nią święcić. Zobaczcie, każdy z nas chce miłosierdzie. Ale kiedy możesz doświadczyć miłosierdzie? Kiedy jesteś sprawiedliwy, kiedy jesteś grzeszny? Nie doświadczysz miłosierdzia, jeśli nie objawisz grzechu. No, nie mam grzechu, no to się miłosierdzie nie wydaje. Bo masz, na co masz się wydać? A my myślimy, że tracimy, jak ujawniany grzech. My właśnie zyskujemy. Im bardziej odkrywasz sobie grzech, tym bardziej doświadczasz łaski miłosierdzia. Ja w swoim życiu najgłębiej odkryłem miłość Boga właśnie poprzez sakrament pokuty i miłosierdzia. Bo ja bym nigdy nie uwierzył i nie doświadczył, jak mnie kocha Bóg, gdybym nie odkrył sobie grzesznika. I tu najgłębiej doświadczymy jego miłości, odkrywając swoją nieprawość. Głębia przeżywa głębie kupnie Boże spadły. To jest coś za coś. Jak ty odkryjesz głębię swej nieprawości, głębię swej grzeszności, Bóg odkryje przed tobą głębię swojej miłości, głębię swojego miłosierdzia, głębię swojej chwały. Bo ktoś mówi, czyta Biblię i nic nie rozumie. Wiesz, dlaczego często czytasz Biblię i nic nie rozumiesz? Bo ty siebie nie rozumiesz. Ukrywasz się przed sobą. Jeśli odkryjesz siebie w prawdzie, Bóg też się odkryje przed tobą. I często nie odczuwamy, nie odkrywamy bliskości, głębi Boga, ponieważ sami jesteśmy płytwi. Nie wchodzimy w głębie prawdy o sobie. Ten będzie doświadczał głębi słowa, znaczenia treści. Będzie mówił głęboko o Bogu, jeśli sam przeżył głęboko prawdę o sobie. Człowiek powierzchowny, płytki, przeciętny, nie doświadczy głębokiej relacji. Kiedy czytamy dzienniczek siostry Faustyny, chociażby pierwszy zeszyt, to zanim ona doświadczyła głębi objawień Jezusa Chrystusa, że słyszała Jego słowa, widziała Go na wizji, dotykała, rozmawiała, to najpierw doświadczyła głębi prawdy o sobie, że Bóg pokazał jej miejsce w piekle. Po co? Po to, żeby potem te objawienia ją nie żabiły, nie prowadziły ją w pychę. I kiedy ona odkryła prawdę o sobie, do czego jest sama zdolna, że bez łaski Boga byłaby w piekle, to potem te wszystkie objawienia, wizje po prostu ją nie sfiksowały. Nie? Ona wiedziała, kim jest sama siebie, a kim jest miłosierdzie Boga, że ona nie czuła się lepsza od jakiejś siostry, która widziała, że grzeszy, która żyje byle jak, a ona podczas Eucharystii widzi na ołtarzu chodzącego Jezusa i widzi aniołów podczas sprawowania mszy świętej, to ją wcale nie wbijało w pychę. Nie czuła się lepsza, że jest bardziej uruchomiona. Dlaczego? Bo wcześniej doświadczyła głębi prawdy o sobie. Wiesz, dlaczego czasem Bóg nie wysłuchuje twoich modlitw? Że chcesz być właśnie pokorna, czysta, miłosierna, cierpliwa. Dlaczego? Dlatego, że jesteś pyszny. Bo Bóg nie może ci dać łaski, bo ta łaska by cię zabiła, obróciła się przeciw tobie.
Dlatego jeśli najpierw nie założysz głębokiego fundamentu prawdy o sobie, która jaką jest, to jest właśnie pokora. Pokora jest prawdą o sobie. Dlatego Bóg nie pozwoli ci wznieść się w jakimś gmachu duchowym. Święta Teresa Żawina powiedziała swoim siostrom, że nie zbudujecie twierdzy duchowej jako obraz życia duchowego, jeśli najpierw nie założycie głębokich fundamentów, pokory. Pokory. A czym jest pokora? Prawdą, życiem w prawdzie. A jaka jest ona prawda? Jedna. Jesteśmy grzesznikami. Tylko czy ty tą prawdą żyjesz? Bo możesz powiedzieć, tak, ja jestem grzesznikiem, biedakiem. I myślisz, że jesteś pokorny. To dlaczego się oburzasz, jak ktoś się traktuje jak grzesznika? Nie? Masz pretensje, obraża mnie. To znaczy, że pokora nie jest prawdziwa. Ty może pragniesz. Może się deklarujesz, tak, ja jestem grzesznikiem, tak, ja mam tyle wad. Ojojoj. A niech się tak ktoś potraktuje, powie ci tą prawdę. Po razu czujesz, majestat obrażony. To znaczy, że to jest lipa. To jest lipa, to żadna pokora. Pokora to żyć w prawdzie. I nie mieć pretensji, że nie traktuje mnie jako grzesznika. Bo na to zasługuje. A wszystko, co jest dla mnie dobre, jest ziemią łaski. Jest ziemią łaski. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, dlaczego się chodzi z takiego, byś nie otrzymał? Dlaczego się wynosisz na swego brata? Dlaczego czujesz się lepszy? Nigdy nie jesteśmy lepsi. Wszyscy przed Bogiem jesteśmy równi, jednakowi, jesteśmy grzesznikami. Bo tu nie ma różnicy. Bo każdy z nas zabił Jezusa Chrystusa. Jest winien śmierci. I Bóg wszystkich podał pod prawo grzechu, aby wszystkim okazać gratis za darmo miłosierdzie Boże. I dlatego Bóg tak nie cierpi pychy, bo czym jest pycha? Jest kłamstwem. Jest kradnięciem chwały Bogu. A dlaczego Bóg ma takie upodobanie w pokorze? Bo pokora jest prawdą. Życiem w prawdzie. I dlatego Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I my wiemy, nie? I się dziwisz, Bóg mi łaski nie daje. A dlaczego ci nie daje? Bo jest sobie pycha. I Józef był pokorny. Nie? Maria była pokorna. Tak. Bóg nas odkupił. Bóg dostrzega we mnie najcenniejsze kształty podobieństwa do Niego. Bóg mnie odkupił, sprzedając wszystko, nawet samego siebie w Jezusie, w cenie bardzo niskiej, bo jak pamiętacie, wynoszącej 30 srebrnych monet. To była cena za niewolnika. Jego transakcja kosztowała go sens śmierci w ciemnym grobie zamkniętym ogromnym kamieniem. W drugiej przypowieści kupiec poszukiwał pięknych pereł. Nie muszę przypominać, gdzie perły stają się piękne. Na dnie, ukryte w muszli perłopławu. Na dnie, w pokorze. Niewidoczne dla oka. Ten kupiec, czyli Jezus, poszedł i sprzedał wszystko, co miał. Dał wszystko za jedną perłę. W świecie ludzi oceniałoby ten biznes jako bardzo nieopłacalny. Sprzedać cały majątek za jedną piękną perłę. Ale myśli Boga są inne niż myśli ludzkie. Pomyśl tylko, Jezus wyzbył się całego nieba, aby cię zdobyć dla nieba. Ile jesteś wart w Jego oczach? Czy czujesz wagę swojej wartości? Czy dociera do ciebie to, ile jesteś wart? Jesteś dla Boga perłą. On wyzbył się nieba, chwały, bóstwa, stał się człowiekiem ostatnim, niewolnikiem, po to, żeby cię wykupić, potraktować cię jak perłę. I teraz pomyśl, jak ranisz jego serce, jego miłość, jeśli ty masz zaniżone poczucie swojej wartości. Uważasz się, że jesteś niegodny miłości. Nie widzisz sobie żadnej wartości. Grzeszysz bardzo przeciw miłości i miłosierdziu Bożemu. A może ty to jeszcze uwierzysz? Pokora. A czy to jest pokora? Jak powiedziałem, pokora jest prawdą. A prawda o tobie jest taka, że jesteś perłą. Ja często porównuję tak. Wartość twojej duszy, twojego dzieciństwa Bożego, synostwa Bożego, które jest niezmazywalne. Bo pomyśl, mam w ręku drogocenną perłę, a tutaj jest kałuża błota. I wypada mi ta perła. Spadła do błota. I co? Się zabrudziła. Czy ona traci wartość? No nie.
jest zabrudzona, jest w błocie, ale jest perłą. A ty myślisz, jak padniesz do błota grzechu, to co? Już nie jesteś perłą. Nie? Jesteś błotem. I to jest kłamstwo. I tym trzyma nas demon. A zobacz, Bóg się pochylił, stał się człowiekiem, wydobył cię z błota, z ziemi, obmył swoją przenajświętszą krwią i co? Jesteś dalej drogocennym perłą. To dlaczego o tym zapominasz? Chociaż się ubłocisz, chociaż padniesz w błoto. Rani się Boże serce. Nie zapominaj. Jesteś dzieckiem Bożym. I On cię traktuje jako swój skarb. Dlatego chciejmy dziś dziękować Bogu za Jego miłość. A jednocześnie też traktować tak siebie, żebyśmy wierzyli, że mamy wartość, że jesteśmy godni miłości. Amen. Thank you.